Drodzy Państwo, zastanawialiśmy się z Jarkiem, czy zadawać to pytanie publiczne przed naszym kolejnym wykładem, ale, musimy tak, o to zapytać. Myślę, że nasz gość z chęcią zobaczy wyniki odpowiedzi. Dobrze, kto w szkole średniej albo w szkole podstawowej uwielbiał fizykę? Ręka w górę. Mamy fanów. Bardzo dobrze. A kto miał piątkę z fizyki? Wow. Tutaj nawet dwie piątki. Wow. Jesteśmy nieco zaskoczeni wynikami tego plebiscytu szybkiego. Drodzy Państwo, fizyka to nauka, która prawdopodobnie zmieni nasz świat. Jeżeli dojdzie do kolejnych przełomowych odkryć, nasza cywilizacja może wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego nie będziemy przedłużać, bo wiemy, że przyszliście specjalnie na ten wykład. Już teraz na tej scenie wyjątkowy gość. Profesor Andrzej Dragan, czy pomiar kwantowy może zmienić przeszłość? Brawa, zapraszamy na scenę pana profesora. Zapraszamy, panie profesorze. Dzień dobry. Proszę państwa, ja będę mówił o mechanice kwantowej i powiem o najsłynniejszym eksperymencie mechaniki kwantowej, czyli o eksperymencie z podwójną szczeliną, o którym wszyscy pewnie słyszeli. Ale powiem w taki sposób, że pewnie się większość z was zdziwi. I to jest ciekawa sytuacja, dlatego że ten eksperyment w zasadzie to jest taką klasyką i wszyscy powinni go rozumieć. To jest pierwsza rzecz, którą pokazujemy studentom w ogóle, jak ich uczymy mechaniki kwantowej. Natomiast lekka modyfikacja tego eksperymentu powoduje, że ludzie wpadają w konsternację. I jak patrzyłem, co na ten temat ludzie piszą albo mówią w internecie, to są to w zasadzie niemal zawsze bzdury kompletne i postaram się trochę to odkłamać. Więc tak, może zacznijmy od początku. Eksperyment z podwójną szczeliną to jest znany jeszcze sprzed kilkuset lat. To wykonał go niejaki Young, czym się wsławił. I eksperyment jest taki. Bierzemy sobie źródło światła, stawiamy sobie ekran w jakiejś odległości od tego źródła światła i na tym ekranie widzimy jakąś plamę. No jakoś tak mniej więcej wygląda, to jest rozkład natężenia, tu jest świata dużo, tutaj z boków jest mało. Teraz tak, jak pomiędzy ekranem a źródłem wstawimy sobie przegrodę z dwiema dziurami, to dzieje się coś ciekawego. Ten obraz się kompletnie zmieni, jak wiecie, i zamiast takiego, który teraz narysowałem, będzie zupełnie inny. To będzie obraz, na którym będzie widać prążki. Na środku będzie plamka, obok będzie cień, potem będzie znowu plamka, cień, plamka, cień i te plamki będą właśnie tak oscylować. Raz plamka, raz cień na zmianę. To jest tak zwany obraz interferencyjny, to się tak mądrze nazywa. I ludzie starali się go zrozumieć, skąd to się bierze. I jeszcze w czasach Newtona mniej więcej wyjaśnienie było następujące. Otóż światło, które może dotrzeć do ekranu do jakiegoś miejsca, na przykład do środka, może dotrzeć dwiema drogami. Albo może albo dotrzeć górą i wtedy światło idzie taką drogą, albo dołem. I te dwa strumienie się na siebie nakładają, się łączą. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w to miejsce też dociera światło dwiema drogami, ale jakimś dziwnym trafem nałożenie się dwóch wiązek światła powoduje, że się pojawia cień. Pytanie, czy można z dwóch świateł zrobić cień? No okazuje się, że można i przyczyna, dla której tak się dzieje, jest następująca. Otóż światło jest pewnym rodzajem fali i ta fala przemieszcza się od źródła do ekranu, na przykład do tego punktu ta fala będzie szła taką drogą albo taką drogą. I jak dwie fale się na siebie nakładają, to mają to do siebie, że górka trafi na górkę, to fala się wzmocni, jak górka trafi na dołek, to się fala skasuje. No w tym przypadku na samym środku ekranu obie drogi są dokładnie takie same, więc każda z fal przechodzi tą samą drogę i w związku z tym fale się wzmacniają. Ale jak zapytamy się, co się dzieje trochę wyżej, na przykład w tym miejscu, to w tym miejscu drogi dotarcia do tego punktu już nie są równe. Światło idące dołem przebywa trochę większą drogę niż światło, które idzie górą, bo ma trochę bliżej. I w pewnej odległości od tego centrum jest takie miejsce, w którym górka dolnej fali trafa na dołek dolnej fali, fale się kasują i pojawia się cień. To jest to całe słynne zjawisko interferencji. No dobrze. I teraz widać, że troszeczkę wyżej będzie znowu taka sytuacja, w której dwie górki na siebie trafią, potem będzie znowu taka sytuacja, że górka trafi na dołek i w ten sposób otrzymujemy naprzemienny obraz, który jest raz jasny, raz ciemny. No dobra. Teraz ciekawa rzecz jest taka, że światło, co wiemy od mniej więcej początku XX wieku, składa się z niepodzielnych kawałeczków, które się nazywa fotonami i
zgodnie z tym, co teraz rozumiemy o świecie, tych fotonów nie da się pokroić na pół. To są najmniejsze, niepodzielne porcje świata, są bardzo proste, niczym się od siebie nie różnią. Jak mam dużą wiązkę świata, to tak naprawdę znaczy mam bardzo dużo malutkich fotonów. I jeżeli wypuszczę jeden foton z mojego źródła, mogę to zrobić, no to jak stąd wypuszczę jeden foton, to ten foton najprawdopodobniej walnie gdzieś w przegrodę i tyle go widzieli. Ale od czasu do czasu jest szansa, że foton przejdzie przez którąś ze szczelin i dojdzie do ekranu. I teraz pytanie jest, do którego miejsca dojdzie. Więc jak zrobi się taki eksperyment, to okazuje się, że ten foton gdzieś trafi w ekran, na przykład powiedzmy, że trafi w to miejsce. Potem powtarzamy eksperyment z kolejnym fotonem i czekamy, aż wreszcie któryś znowu trafi w ekran. I jak kolejny trafi, to padnie powiedzmy gdzieś tutaj. A potem gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. I tak dalej. Jak będziemy wielokrotnie powtarzać eksperyment z pojedynczym fotonem, to się okaże, że ten foton za każdym razem trafi gdzieś w ekran i jak się zobaczy statystykę po wielu eksperymentach, gdzie te fotony są, to się okazuje, że rozkład ta statystyka trafiania fotonów będzie mniej więcej taka. Ciach, 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 ciach i ciach. Dokładnie taka sama, jak ze światłem, które badałem jeszcze w XVIII wieku, czy badał Young, robiąc takie eksperymenty z dwiema szczelinami. Więc ten eksperyment pokazuje, że nawet pojedynczy foton w tym eksperymencie zachowuje się trochę tak, jak gdyby interferował, jakby te dwie wiązki się nakładały. Tylko jakie dwie wiązki, skoro jest tylko jeden foton? Powiedziałem, że foton jest niepodzielny, a tutaj eksperyment wskazuje na to, że ten foton jakoś z czymś, jakieś dwie fale się nakładają, wzmacniają albo osłabiają. Tylko jakie dwie fale, skoro jest jeden foton? No więc ten eksperyment sugeruje, że przed chwilą powiedziałem bzdurę i nie ma żadnego jednego fotonu. Tak naprawdę ten foton musi się dzielić na połowy. Jedna połowa musi iść górą, druga połowa musi iść dołem. I dopiero te dwie połowy się nakładają, interferują, czyli te dwie fale się sobą składają, dostaję taki obraz. Tylko że jeżeli tak by było, że foton się dzieli na połowy, to ja to mogę sprawdzić bardzo łatwo. Mogę zaraz za tymi szczelinami postawić dwa detektory, jeden tutaj, drugi tutaj, i czekać, czy przypadkiem nie złapię dwóch fotonów w dwóch miejscach. I okaże się, że jak w ten sposób wykonam mój eksperyment, to foton zawsze będzie tylko w jednym miejscu. Albo tutaj, ale nigdy go nie złapię w dwóch miejscach naraz, podczas gdy jak usuwam moje detektory i nie sprawdzam, gdzie jest foton, to on znowu zaczyna się zachować tak, jak gdyby przechodził dwiema drogami, interferował sam ze sobą, czyli nakładał się sam ze sobą i w wyniku tego dostajemy tego typu dziwny obraz. Takie są fakty i ludzie od 100 lat mają kłopot ze zrozumieniem, co tutaj się dzieje. To znaczy już nie tyle ze zrozumieniem, co z przyzwyczajeniem się do tego. No bo ten eksperyment wydaje się pokazywać, że foton, gdy jest obserwowany, zachowuje się zupełnie inaczej, niż jak jest nieobserwowany. Jak patrzymy, gdzie jest foton, no to on jest albo tu, albo tu. Co więcej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie go złapiemy. Zgodnie z tym, co mówi mechanika kwantowa, miejsce, gdzie złapiemy foton, jest fundamentalnie nieprzewidywalne. I to jest, zgodnie z tym, co teraz rozumiemy, fundamentalne prawo fizyki, które mówi, że nie da się przewidzieć, gdzie będzie foton. On po prostu nie ma żadnego konkretnego miejsca, dopóki nie zostanie złapany. Natomiast jak nie mierzymy fotonu, nie sprawdzamy, gdzie on jest, to on zachowuje się tak, jakby szedł każdą możliwą drogą, zarówno górą, jak i dołem. Te dwie fale tego fotonu się na siebie nakładają, interferują i w wyniku tego czegoś dostajemy tego typu obrazek. No więc na tym etapie ludzie starali się na różne sposoby to zrozumieć. Taka bardzo powszechna interpretacja mechaniki kwantowej to jest interpretacja zamknij się i licz, dlatego że zadawanie zbyt trudnych pytań to prowadzi do bólu głowy. Natomiast taka jest rzeczywistość. Wydaje się, że nie tylko foton, ale wszystko, z czego jesteśmy zbudowani, zachowuje się właśnie w fundamentalnie nieprzewidywalny sposób, pod warunkiem, że nie sprawdzamy, znaczy jeżeli chcemy sprawdzić, w jakim stanie jest dany układ. Na przykład jak chcę złapać elektron, to złapię go w jakimś nieprzewidywalnym miejscu i mogę tylko ewentualnie obliczyć prawdopodobieństwo, gdzie go mogę złapać, ale pewności nie będę miał nigdy. Natomiast jak nie sprawdzam, gdzie jest foton, czy elektron, czy cokolwiek innego, to on zachowuje się tak, jak gdyby robił wszystko, co jest dopuszczalne. Co to znaczy? To znaczy, że jak ten eksperyment trochę skomplikuję i postawię tutaj nie dwie szczeliny, tylko na przykład trzy. Momencik. Na przykład zrobię sobie jeszcze jedną dziurkę na środku albo gdzieś tu z boku. To obraz, który uzyskuję na ekranie, się zmieni i nie będzie już tak, jak teraz narysowałem, tylko będzie trochę inny. Ten obraz będzie nieco zniekształcony. Powiedzmy, że będzie wyglądał jakoś tak. I jak się przyjrzeć uważnie, jaki jest ten obraz, to on będzie dokładnie taki, jak gdyby foton podróżował nie dwiema drogami, tylko trzema drogami naraz i każda z tych fal, która idzie każdą możliwą drogą, się na siebie na ekranie nakładała, interferowała sama ze sobą i w wyniku tego dostaje tego typu rozkład prawdopodobieństwa znalezienia jednego fotonu. A jak eksperyment powtórzy wiele razy, to prawdopodobieństwo
wyprodukuje taką statystykę. Teraz tak, ten eksperyment mogę jeszcze bardziej skomplikować. Mogę tutaj nawstawiać takich przegród o wiele więcej po drodze, na przykład taką. Taką. Taką jeszcze. I okazuje się, że jak zrobię eksperyment z tego typu skomplikowanym układem, to możliwych dróg dotarcia do ekranu jest teraz bardzo dużo i obraz, który uzyskam na ekranie, będzie bardzo, bardzo skomplikowany, ale on będzie dokładnie taki, jak gdyby mój układ, moja cząstka, którą tutaj przepuszczam, poruszała się każdą możliwą drogą, te drogi ze sobą w skomplikowany sposób interferowały i w wyniku tego nakładania wielu fal dostaje jakiś skomplikowany obraz. Przykładową drogą, która tutaj mogła się pojawić, na przykład taka droga. Leci sobie foton tędy, potem skręca, potem leci tak, potem leci tak i na przykład dociera do tego miejsca na ekranie, ale do tego miejsca mogły też dotrzeć na przykład tędy, taką drogą i tak dalej. I okazuje się, że ta szalona hipoteza, że foton wybiera każdą możliwą drogę, zgadza się z obserwacjami, bo jeżeli zrobimy eksperyment i sprawdzimy, jaki będzie rozkład prawdopodobieństwa złapania fotonu w różnych miejscach, po wielu powtórzeniach odtworzymy tego typu histogram, to on będzie dokładnie taki, jak gdyby foton szedł każdą możliwą, najdzikszą nawet drogą. I teraz to ma ciekawą konsekwencję, dlatego że jak ja takich przegród powstawię sobie tutaj dużo więcej i więcej, i więcej, a potem będę zwiększał coraz to bardziej liczbę otworów, wycinając coraz to więcej dziur, na przykład tu zrobię dziurę, tu zrobię dziurę, tu zrobię dziurę, tutaj i tak dalej, to jak będę ten proces powtarzał i powtarzał, obraz się będzie coraz bardziej komplikował, aż wreszcie dojdę do sytuacji, w której w ogóle nic nie zostanie z tych przegród, zostanie tylko źródło i ekran i na ekranie znowu będę widział moją śmieszną plamkę, którą miałem na samym początku. Tylko że ja teraz rozumiem, że to nie jest tak, że światło sobie idzie stąd, dotąd, po linii prostej, z grubsza rzecz biorąc, tylko to jest taki graniczny przypadek, kiedy miałem kiedyś bardzo wiele szczelin, usuwałem, dróg było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Teraz mam już nieskończenie wiele dróg i foton idąc z A do B nie idzie po linii prostej, ale idzie wszystkimi możliwymi drogami, na przykład taką. Albo taką. Albo taką. I dopiero jak się te wszystkie drogi do siebie doda, zinterferuje ze sobą, to się okazuje, że efektywnie to wygląda tak, jak gdyby światło się poruszało po linii prostej, ale to jest tylko i wyłącznie efekt niezwykle skomplikowanej interferencji. I teraz to jest obraz świata, który się pokazuje studentom na wykładzie z mechaniki kwantowej na pierwszym wykładzie. Potem się to opisuje jakimś skomplikowanym formalizmem, mówi się o wszystkich szczegółach technicznych. Ale ja bym chciał ten eksperyment trochę popsuć i spowodować, że ból głowy jeszcze bardziej wzrośnie. I to jest coś, czego się studentom najczęściej nie pokazuje. I tak jak mówiłem, wszystkie wyjaśnienia, które widziałem w internecie, czy nawet w artykułach naukowych, często są pełne bzdur. I na ten temat było trochę awantury w literaturze. Otóż wyobraźmy sobie trochę inny wariant tego eksperymentu. Wyobraźmy sobie, że moje źródło tutaj przesunę sobie w bok. Moją podwójną szczelinę wstawię sobie tutaj z boku, pod takim kątem, gdzieś tutaj. No i teraz światło może przejść albo jedną, albo drugą drogą. Gdybym na przykład postawił w tym miejscu ekran, to zobaczyłbym znowu obraz interferencyjny, mniej więcej taki. Ale ja zrobię coś innego. Ja zaraz za tymi dwiema szczelinami wstawię sobie taki bardzo szczególny kryształ. Ten kryształ się nazywa BBO. I to jest kryształ, w którym się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Zaraz o nich opowiem. Otóż to jest taki kryształ, który jest prawie przezroczysty, ale jest pewna niewielka szansa, że jak wezmę kawałek takiego kryształu i poświecę na nim, na ten kryształ niebieskim światłem, to jest pewna niewielka szansa, że pojawią się tutaj dwie czerwone wiązki. Zamiast światła niebieskiego wyjdzie na drugą stronę światło czerwone i to w dwóch kierunkach. To, jak rozumiemy to na poziomie atomowym, to jest to proces, w którym leci sobie jeden niebieski foton, zostaje pochłonięty z jakimś prawdopodobieństwem przez jakiś z atomów, który jest w tym kryształe i chwilę później ten atom, przechodząc z powrotem do stanu podstawowego, wypluwa z siebie dwa czerwone fotony. Dwa dlatego, że energia się musi zgadzać. Energia jednego niebieskiego to jest dokładnie tyle, co energia dwóch czerwonych, więc energia jest zachowana, pęd jest zachowany z grubsza rzecz biorąc, taki proces jest możliwy i taki proces czasami się wydarza w takim kryształe. Więc wyobraźmy sobie, że mam taki właśnie kryształ, który jak poświeca niebieskim światłem, to on wypluwa z siebie pary czerwonych fotonów. I zwróćcie uwagę, zawsze będzie tak, że jak znika mi jeden niebieski foton, to w jego miejsce zawsze muszą się pojawić dokładnie dwa czerwone fotony. Nie trzy, nie jeden, muszą być dwa, żeby energia była zachowana. Co się stanie w tym eksperymencie?
Otóż w tym eksperymencie mam moją niebieską wiązkę. Ona sobie z jakąś szansą trafia do jednej przegrody albo do drugiej. Po czym nagle wylatują mi stąd pary czerwonych fotonów. Na przykład z tej górnej szczeliny wyjdzie mi taka wiązka i taka wiązka. A z tej dolnej szczeliny wyjdzie taka wiązka albo taka wiązka. I teraz pytanie jest takie. Co się stanie, jak ja sobie postawię ekran zaraz za tą parą, czyli w tym miejscu? Jaki obraz dostanę? No więc zgodnie z tym, co mówiłem, jeżeli nie sprawdzam, gdzie jest foton, to powinienem dostać obraz interferencyjny, czyli takie prążki. Aha, przepraszam bardzo. No tak, wszystko się zgadza. Dobra, są dwie szczeliny, jest ekran, powinny być prążki interferencyjne. Ale z drugiej strony mam tutaj te dodatkowe dwa fotony. Jakbym postawił tutaj detektory, tutaj i tutaj, które sprawdzają, czy przypadkiem gdzieś tutaj nie złapię fotonu, to jak ja złapię foton w tym miejscu, to wiem, że musiał ten foton powstać tutaj i wiem, że powstał w parze. Musiał też być drugi foton, więc mam 100% pewności, że ten foton powstał z tego miejsca, więc niebieski foton na pewno był na tej szczelinie i wiem na pewno, gdzie był foton. Okej, ale w takiej sytuacji ja nie powinienem mieć żadnej interferencji, bo wiem, że jak sprawdzam, gdzie cząstka jest, to ona nie będzie w żadnych dwóch miejscach naraz, będzie albo tu i rzeczywiście okazuje się, że jak zrobię taki eksperyment, to obraz, który dostaję na ekranie jest mniej więcej taki. Znowu to jest taka jedna plama pochodząca z tych dwóch wiązek, dlatego że ja mogę wstawić te detektory i sprawdzić, skąd biorą się fotony, którą szczeliną przyszedł niebieski foton i w związku z tym, mając tą wiedzę, niszczę efekt interferencyjny, bo sprawdzając, zaburzam zachowanie mojego fotonu. Ok. Teraz tak. Ciekawe jest to, że ja mogę tego pomiaru w ogóle nie robić. Ja mogę te detektory w ogóle wyłączyć i to w żaden sposób nie wpłynie na efekt. Dlatego, że nie ma żadnego znaczenia, czy ja fizycznie obserwuję te dwa fotony, czy ich nie obserwuję. Znaczenie ma tylko to, że w zasadzie bym mógł, jakbym chciał, sprawdzić, który przed foton i do tej informacji mam dostęp. Gdybym bardzo chciał, to bym mógł sobie godzinę później tą wiązkę dogonić i zobaczyć, gdzie był foton. I ta informacja gdzieś w kosmosie tkwi. Więc sam fakt, że ta informacja gdzieś w kosmosie tkwi, wystarcza już, żeby zniknęła interferencja stąd. Nie ma żadnego znaczenia, czy tutaj ktoś stoi i mierzy, czy nie mierzy, czy tam jest obserwator, który patrzy z lupą, czy jest detektor, czy kot, czy człowiek. To nie ma żadnego znaczenia. Stąd te wszystkie bzdury na temat tego, że obserwator musi być, jego świadomość odgrywa rolę mechanicy kwantowej, to jest oczywiście kompletna bzdura. Nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest tylko to, że informacja gdzieś o tym, gdzie cząstka była, czy była tutaj, czy była tutaj, zostaje w fizycznym świecie dookoła. Czy ktoś to obserwuje, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. No dobrze, ale teraz najciekawsze dopiero przed nami. Otóż ja ten eksperyment teraz trochę skomplikuję i postawię tutaj lustro, tu postawię drugie lustro, w taki sposób, że te wiązki się trochę zagną. Jedna poleci tu, a druga poleci tu. I teraz ja mogę sobie postawić dwa detektory na drodze tych dwóch wiązek i to w żaden sposób nie zmieni wyniku. No tylko tyle, że jak złapałem foton w tym miejscu, to wiem, że niebieski foton był tu, a jak złapałem foton w tym miejscu, to wiem, że niebieski foton był tu. Dobrze. I teraz można zrobić bardzo ciekawą zmianę w tym eksperymencie. Otóż to jest najciekawsza sytuacja, kiedy ja sobie wezmę kawałek szkiełka, najzwyklejszego szkła, taką płytkę szklaną tutaj z boku, jeszcze raz ją narysuję, płytkę, która część światła odbija, część przepuszcza na drugą stronę. Każda szyba trochę światła przepuszcza, a trochę odbija. Jak się patrzy w szybę, to widać czasem swoje odbicie, dlatego że światło częściowo się odbija. Wyobraźmy sobie, że mamy taki kawałek szkła, który dokładnie połowę światła odbija, a połowę przepuszcza. Ja tą płytkę wstawię w miejsce, gdzie krzyżują się moje wiązki, czyli tutaj. Co się stanie? Otóż, jeżeli teraz pytam się, jaka jest szansa, że ten detektor kliknął, ten na górze, to mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Albo było tak, że niebieski foton wpadł w to miejsce, rozwoił się na dwa czerwone, jeden czerwony poleciał sobie dołem, przeszedł przez szybę, przelazł na drugą stronę i wpadł do tego detektora i jest kliknięcie. Ale jest też druga możliwość, że niebieski foton poszedł górą, też się rozdwoił i jedna połowa przyszła tędy, odbiła się od lustra i odbiła się od tej płytki szklanej i wpadła do tego detektora. Więc mierząc foton w tym miejscu, ja nie wiem, skąd on się wziął. Czy on się wziął stąd? Czy on się wziął stąd? Nie mam pojęcia. Prawdopodobieństwo, że było to albo to, jest dokładnie 50%. I teraz pytanie, skoro straciłem informację, którędy dotarł foton do tego detektora, to co stanie się z moim obrazem na ekranie?
I dzieje się ciekawa rzecz. Obraz się zmienia i obraz, który uzyskuje na ekranie, jest taki. Dostaje interferencję. Ponieważ nie wiem, którędy foton dotarł do tego detektora, straciłem tą informację, wymazałem tą informację, wstawiając ten kawałek szkła i straciłem ją bezpowrotnie, bo jak ten foton złapałem, to już nie ma siły, nie dowiem się, skąd on się wziął. Ponieważ fundamentalnie nie jestem w stanie dowiedzieć się, skąd się ten foton wziął, nagle pojawia się interferencja. Za każdym razem, jak słyszę kliknięcie w tym detektorze i sprawdzę, gdzie już wylądował foton, na przykład wylądował tu, albo tu, albo tu, albo tu, zrobię statystykę i przy każdej sytuacji, kiedy kliknę ten detektor, zobaczę taką statystykę i ona się ułoży w obraz prążków interferencyjnych, jak gdyby foton znowu podróżował dwiema drogami naraz, no bo ja nie sprawdzam, gdzie on jest, nie mogę się tego dowiedzieć, więc on zachowuje się, jakby robił wszystko, co się da. A co się stanie, jak kliknie ten dolny detektor, na przykład ten? Zabierzmy ten obraz z ekranu. Otóż jak kliknął ten dolny detektor, sytuacja jest bardzo podobna, bo znowu światło mogło do niego dotrzeć albo idąc w ten sposób, że niebieski foton się rozdwoił, jeden z fotonów poszedł tu, odbił się od lustra i trafił do detektora na dole, albo niebieski foton poszedł do tej dolnej szczelinki, rozdwoił się i poszedł dolną drogą jeden z tych fotonów, ale odbił się od szkła i wpadł do detektora. W związku z tym znowu nie wiem, gdzie jest mój foton i znowu na ekranie zobaczę obraz interferencyjny. Mniej więcej taki, tak będę rysował poglądowo mniej więcej. I teraz tak, ludzie zwariowali, jak sobie zdali z tego sprawę i zaczęli myśleć, okej, to ja jestem w stanie ten kawałek szkła, który tutaj mam, wsunąć albo nie wsunąć w ostatniej chwili. I zdecydować w ostatnim momencie, czy ja chcę sprawdzać i wiedzieć, gdzie jest foton, czy nie chcę tego wiedzieć. I w zależności od tego, co zdecydujemy, to foton będzie albo prowadzić do obrazu interferencyjnego, jak ten, albo do zwykłej plamki, jak tutaj. Co więcej, i to jest najciekawszy wariant tego eksperymentu, może być tak, że ten foton idący od tego kryształu do ekranu już dawno tutaj dotarł, a ta droga jest bardzo wydłużona, mogę sobie ten cały układ przesunąć w prawo o dowolnie dużo i podjąć decyzję, czy ja sprawdzam, czy nie sprawdzam, gdzie jest foton, dopiero później, jak on już dawno został zmierzony na ekranie. I po eksperymencie mogę zdecydować, czy będzie interferencja, czy nie będzie. I w związku z tym interpretacja jest taka, aha, to ja decydując się, czy wsuwam ten kawałek szkła, czy nie wsuwam, mogę zmienić swoją przeszłość albo przeszłość tego eksperymentu. Mogę zaburzyć przeszłość, mogę zmienić wynik eksperymentu, który już został wykonany i ta statystyka ulegnie zmianie, to jest jakaś retrokauzalność i ludzie zaczęli twierdzić, że ten eksperyment pozwala kwantowo-mechanicznie zaburzyć przeszłość tej pary fotonów. I to jest kompletna bzdura oczywiście. I żeby to zobaczyć, trzeba zdać sobie sprawę z następującej rzeczy. Otóż jak ja usłyszę kliknięcie w tym detektorze, to wiem, że foton szedł albo tędy i dostaję taki obraz interferencyjny. Jak usłyszę tutaj kliknięcie i sprawdzę sobie wszystkie sytuacje, kiedy kliknę ten detektor i zobaczę, co było na ekranie, również zobaczę obraz interferencyjny, ale te dwa obrazy nie są takie same. One się od siebie trochę różnią. Jakbym nałożył jeden na drugi i zobaczył, co się stanie, jak którykolwiek z tych detektorów kliknie, obojętnie który, to muszę na siebie te dwa obrazy nałożyć. Jak to zrobię precyzyjnie, to się okaże, że te prążki interferencyjne są dokładnie takie, że jak się nałożę je na siebie, to odzyskuję znowu moją zwykłą plamkę. Czyli jeżeli bym nie sprawdzał, co się dzieje w tym eksperymencie, ustawiam sobie moje szkiełko, tak jak to zrobiłem, czyli zatracam moją informację o tym, którędy szedł foton, ale nie sprawdzam, który detektor kliknął, tylko patrzę, co jest na ekranie i robię całą statystykę, to dostaję zwykłą plamkę. Innymi słowy, robienie tej rzeczy nie ma żadnego wpływu na to, co się stanie w tym eksperymencie. Nieważne, czy to jest przed, czy po, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jak się skupiam tylko na sytuacjach, kiedy kliknął ten detektor, a nie ten drugi, a to inna sytuacja, to wtedy rzeczywiście jest tak, że dostaję prążki interferencyjne. To mam wtedy taki efekt. Więc to jest trochę tak, że jak patrzę na wszystkie możliwe sytuacje, czyli albo kliknął ten detektor, albo ten, są tylko dwie możliwości, to połowa z tych sytuacji prowadzi do rozkładu fotonów, które trafiają w tych miejscach na ekranie. Druga połowa, czyli jak foton trafia tutaj,
odpowiada sytuacji, gdzie mam inne prążki interferencyjne. Jak te rzeczy się na siebie nałożę, dostaję zwykłą plamkę, ale jeżeli tylko odfiltruję sobie tę połowę wydarzeń, gdzie ten dolny foton trafił do tego detektora, to dostaję rzeczywiście prążki. I nie ma znaczenia, czy to filtrowanie robię przed tym, jak fotony trafiły na ekran, czy po tym. To w ogóle nie wpływa na wynik eksperymentu. Natomiast to pozwala mi w pewnym sensie odfiltrować część wyników. To nie jest jakieś bardzo szokujące. Jak na przykład mam plamkę na ekranie, która wygląda jakoś powiedzmy tak. Wyobrażę sobie teraz, jak ta plamka by wyglądała mniej więcej. Tu mam fotony, tu mam więcej fotonów. Tutaj mam trochę mniej fotonów i tak dalej. Jest jakaś taka plamka. I oczywiście jestem w stanie wybrać spośród tych każdorazowych uderzeń fotonu o ekran tę część, ten podzbiór tych zdarzeń, który odpowiada sytuacji, kiedy mam prążki. Mogę wywalić te fotony, wywalić te fotony, wywalić te fotony, wywalić te fotony, wywalić te fotony. No i rzeczywiście, jak to zrobię precyzyjnie, to się okaże, że zaczynam widzieć prążki. Ale to tylko dlatego, że ja odfiltrowałem spośród wszystkich wydarzeń, których foton uderza ekran, te, które odpowiadały sytuacji, kiedy w dolnym detektorze trafił foton w to miejsce. Natomiast nie jest prawdą, że robienie czegoś tutaj, a ten fragment mojego układu może być bardzo daleko stąd, może być na drugim końcu Układu Słonecznego, robienie czegokolwiek tutaj nie ma szans wpłynąć na to, co obserwuje gość, który siedzi przy tym ekranie na górze. Ten gość, który jest na ekranie na górze, nie ma prawa się dowiedzieć, że ja wsunąłem albo nie wsunąłem moją płytkę. Gdyby był w stanie się dowiedzieć, to w ten sposób mógłbym się z nim komunikować na odległość nieskończenie szybko, bo gdybym był na drugim końcu Układu Słonecznego z takim kawałkiem szkła i wsuwał albo nie wsuwał, mógłbym wysyłać sygnały alfabetem Morsa i to by było obserwowane na drugim końcu natychmiast. Tak się nie da zrobić. Więc to jest trochę tak, że mechanika kwantowa wygląda, jak gdyby działała do tyłu w czasie, ale w praktyce, jak się przyjrzeć uważnie, to jest tylko taka iluzja i żadnego wysyłania informacji w jakąkolwiek stronę w czasie, a już na pewno nie do tyłu, nie jest wcale możliwe. Natomiast to nie jest koniec tej historii, dlatego że ludzi bardzo męczyło od bardzo dawna to, że większość praw fizyki jest odwracalna w czasie. Nie ma znaczenia, czy ewoluujemy układ do przodu, czy do tyłu w czasie, efekt jest ten sam. Na przykład mogę użyć praw Newtona do obliczenia tego, gdzie wyląduje kula z armaty. Jak wiem, że już jest w powietrzu, leci z jakąś prędkością, to mogę obliczyć, gdzie wyląduje, ale mogę też obliczyć, skąd wystartowała, używając tych samych praw Newtona. Mogę obliczać przyszłość i mogę obliczać przeszłość. Prawa Newtona są odwracalne w czasie. Prawa mechaniki kwantowej też powinny być odwracalne w czasie i w większości są, a konkretnie w sytuacjach, kiedy nie obserwuję mojego układu, cała ewolucja jego, to jak on się zmienia, jak ten foton leci dwiema drogami albo trzema, albo pięcioma, jest odwracalne w czasie i w zasadzie nie wiem, w którym kierunku czas płynie, jak obserwuję taką ewolucję. Natomiast sam akt pomiaru łamie tę symetrię, dlatego że pomiar zaburza przyszłość, ale nie zaburza przeszłości. I to się ludziom nie podobało i pojawiła się taka teoria albo inny sposób interpretowania mechaniki kwantowej, w którym żeby zrozumieć to, co się dzieje teraz i żeby mieć pomiar, który jest w pełni odwracalny w czasie, trzeba było nieco zmienić interpretację, która zakładała, że prawdopodobieństwo tego, co się dzieje teraz, zależy nie tylko od tego, co było kiedyś, ale także od tego, co dopiero będzie. I taki dziwny formalizm mechaniki kwantowej, w którym ona jest częściowo oparta o przeszłość, a częściowo o przyszłość, ludzie rozważali od lat 60. Jaki Racharonow to była taka główna osoba, która tym rządziła, słynny fizyk, który bardzo wiele ciekawych rzeczy zrobił. I dramat jego był taki, że on przez całe życie nie był w stanie pokazać, że ta interpretacja jest prawdziwa. Dlatego, że ona była w pełni równoważna temu, co mówi zwykła mechanika kwantowa, ale też, co gorsza, niczym się od niej nie różniła. W związku z tym nie dało się zrobić eksperymentu, który by rozstrzygnął, czy tak jest, jak wydaje się Racharonowi, czy nie. Bo w tym eksperymencie trochę to wygląda, jak gdyby wsuwanie albo nie wsuwanie płytki działało na przeszłość, ale tak naprawdę, jak się przyjrzeć uważnie, wcale tak nie jest i to nie jest żaden dowód, że robienie czegoś teraz wpływa na naszą przeszłość. Więc Acharonow, nieco sfrustrowany, wierząc, że on ma rację, ale nie mogąc tego pokazać, został właśnie w tej sytuacji. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że my teraz z kolegami badamy taki problem w zupełnie innym końcu fizyki, w kwantowej teorii pola. My się zajmujemy opisem cząstek, które się poruszają z prędkością nadświetlną i chcemy to opisać formalizmem kwantowej teorii pola, czyli takiej bardziej zaawansowanej wersji mechaniki kwantowej.
I od wielu lat był z tym problem, polegający na tym, że tego się nie dało zrobić, dlatego że były jakieś matematyczne trudności. To są czysto matematyczne trudności, na przykład takie, że energie się zrobiły ujemne, albo cząstki się poruszały do tyłu w czasie, że teoria była inna w każdym układzie odniesienia. Okazywało się, że na przykład jak rozważę próżnię, czyli stan, w którym nie ma żadnych cząstek i zacznę się poruszać w tej próżni ze stałą prędkością, to nagle się w tej próżni pojawiają cząstki, jest nieskończenie wiele. Różne jakieś absurdalne rzeczy się działy i nikt tego nie potrafił okiełznać. No i myśmy zauważyli, że wszystkie te problemy znikają, jeżeli przyjąć taką szaloną tezę, że w kwantowej teorii pola to, co się dzieje w tym momencie, zależy nie tylko od tego, co było, ale też od tego, co będzie. No i teraz w tym momencie się nam artykuł na ten temat recenzuje, jeszcze nie wiemy z jakim wynikiem. Natomiast wydaje się, że jest szansa, że jeżeli to, co nam przyszło do głowy, nie jest kompletną bzdurą, to być może udało się znaleźć powód, dla którego Acharonow miał rację i ten powód nie ma nic wspólnego z tym, czy pomiar w mechanice kwantowej jest odwracalny czy nieodwracalny w czasie, tylko przyczyna, dla której rzeczywiście jest tak, że przyszłość i przeszłość powinny być zupełnie symetryczne w kwantowej teorii, jest taki, że ta teoria powinna dopuszczać cząstki poruszające się prędkością większej niż prędkości światła, tak zwane tachiony. Czy one istnieją, czy nie, to tego nie wiemy, ale gdyby miały istnieć, to wydaje nam się teraz, że jedyna sensowna teoria, która by je mogła opisywać, to jest właśnie taka, w której rzeczywistość tych tachionów teraz zależy od tego, co było i od tego, co będzie. I to już jest na inną okazję. Dziękuję za uwagę.